Warto zobaczyć, warto pójść. Dobry wieczór. Teatr Andersena, Osterwy czy Teatr Muzyczny to najbardziej znane teatry w Lublinie, ale nie jedyne. Jest wiele grup teatralnych i mniejszych teatrów, które robią swoje spektakle i na które warto zwrócić uwagę. Zapraszam na rozmowę z Tomaszem Załuckim, założycielem i reżyserem Teatru Pierwszego Kontaktu. Warto usłyszeć, warto zobaczyć, warto pójść. Teatr Pierwszego Kontaktu to teatr autorski. Wyjaśnimy, co to oznacza. Najkrócej mówiąc, teatr autorski to teatr stworzony przez twórców na podstawie własnych przemyśleń, własnych scenariuszy. Scenariuszy, które mogą być scenariuszami literackimi, które już zostały wcześniej napisane, natomiast zostały zmienione, przefiltrowane, można powiedzieć, przez sposób widzenia reżysera, aktora czy scenarzysty, który zmienił ten scenariusz w jakiś sposób. Teatr autorski to teatr stworzony przez nas samych, jakby nienarzucony jest nam z góry repertuar, możemy ciąć, łączyć sztuki, pisać własne i to wszystko może być takim kolażem, więc teatr autorski to nasz teatr, najkrócej mówiąc. Jakby zapytać w Lublinie o teatry, które się kojarzą lublinianom, to by to był zapewne najbardziej znany teatr Osterwy. Czy czymś się różni wasz teatr od takiego właśnie większego teatru? Doborem repertuaru przede wszystkim. Większym ruchem możliwości doboru repertuaru, prawda? Tutaj pewien repertuar w Teatrze Osterwy jest, można powiedzieć, reżyserzy są zobligowani do grania pewnych sztuk ze względu na to, że one będą sprzedawane, na to, że ludzie na nie przyjdą. Natomiast jakby też nam zależy oczywiście na publiczności, jak najbardziej jest to główny cel robienia naszych spektakli, natomiast możemy sobie na większy ruch pozwolić w tym zakresie, prawda? Nie jesteśmy tutaj ograniczeni tym, że nasz spektakl musi koniecznie zarabiać. Natomiast oczywiście życzymy sobie, żeby jak najwięcej widzów też na niego przyszło. Poza tym nie jest to teatr, można powiedzieć, kostiumowy taki. Można go zrobić właściwie za, nie wiem, spektakl za 1000 zł i też jakby wkład głównie będzie wkładem aktorskim, zaangażowaniem emocjonalnym aktorów, mówieniem o rzeczach, które są bliskie życiu, czyli obserwacji tego, co widzimy na co dzień. Często odnosimy się w swoich spektaklach do tego, co widzimy. Oczywiście nie jesteśmy finansowani, to już taka kwestia z miasta, czy w jakikolwiek sposób. Działamy przy Domu Kultury i Dom Kultury nas wspiera. Dom Kultury Błonie, Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby i Dom Kultury nas wspiera w tym zakresie, w jakim może. Natomiast nie jest to finansowanie takie stricte na teatr, tylko na jedno z działań w Domu Kultury. Pan był jednym z założycieli teatru. Dlaczego postanowiliście, że chcecie, żeby był taki teatr? Znaczy, historia zaczęła się od sceny 6 prowadzonej przez Henryka Kowalczyka. Był to teatr mocno działający, znany w końcu lat 70., w latach 80. Teatr alternatywny, niezależny, który działał z teatrem Prowizorium jakby w tym samym czasie. I działalność teatru sceny 6 w pewnym momencie zakończyła się, ale zakończyła się warsztatami teatralnymi, w których ja też brałem udział. Z warsztatów zostały do ostatniego spektaklu, który Scena 6 robiła, wziętych kilka osób, natomiast pozostałe osoby nie miały tej szansy. Dlatego postanowiliśmy zagospodarować te osoby. Stworzyliśmy z tą grupą Teatr Pierwszego Kontaktu właśnie w 2005 roku w wyniku warsztatów, które były prowadzone przez Scenę 6. Teraz kto tworzy Teatr Pierwszego Kontaktu? To są zawodowi aktorzy? To nie są zawodowi aktorzy. Są to pasjonaci, są to studenci i absolwenci. Też licealiści bywają, się pojawiają u nas. Lubelskich uczelni najczęściej, bardzo różnych kierunków, bardzo różnych specjalizacji. Często są to osoby, które marzyły o tym, żeby być aktorami, które nie miały odwagi startować na studia aktorskie, albo które startowały, ale się nie dostały. I ci ludzie, którzy po prostu kochają teatr, tak najkrócej mówiąc, go robią. Wiele jest takich teatrów, takich jak wasz Pierwszego Kontaktu u nas w Lublinie, o których tak naprawdę, jeżeli ktoś się nie interesuje teatrem, rzadko usłyszy. Jest kilka takich zespołów. No, takim zespołem można powiedzieć, że jest Panoptikum, tylko że jest to grupa młodsza, bo tam grają osoby w wieku licealnym bodajże. No, studenci też, ale jakby jest kierowany to tak do innych osób w młodszym wieku. Scenę 21, chociaż jest to bardziej teatr studencki, działa przy Chatce Żaka, prowadzi to Daniel Adamczyk. Myślę, że to też można powiedzieć, że tutaj w tej jakby grupie jesteśmy. Różnimy się tym, że jakby nie stawiamy na wiek. Grupa, którą prowadzę, jest szeroka, jeżeli chodzi o zakres wieku. Od 16 roku życia do 47. Właściwie najstarsza osoba jest, więc jakby tutaj w ostatnim czasie przestałem ograniczać wiek i kategoryzować pod tytułem teatr studencki, czy teatr licealny, czy teatr dla dorosłych.
Jest to teatr, w którym przyjmujemy osoby w miarę potrzeb do spektaklu. Jeżeli nas potrzebna jest osoba, która ma 47 lat, to też znajdzie tam swoje miejsce. Jeżeli jest potrzebna osoba młodsza, nawet czasami dziecko, to też. To jest zależne od tego, jaką sztukę w danym czasie robimy. Tych sztuk waszych autorskich macie kilka na swoim koncie? Około 10 pewnie będzie. Najbliższa okazja, żeby można było zobaczyć wasz występ, będzie w najbliższą sobotę. Tak, gramy w Domu Kultury LSM o godzinie 18:00, już w najbliższą właśnie sobotę wystawiamy spektakl Witkacy bez końca. To jest spektakl dla każdego, jakby tematem spektaklu jest walka o to, co jest w życiu ważne, walka na podstawie jakby drogi czy życiorysu Witkacego. Zadajemy pytanie, co jest takim esencją życia, o co warto się bić, co jest ważne, tak? Jakby pytanie, co jest ważne i ile jesteśmy za to w stanie dać, na ile jesteśmy w stanie się poświęcić. Witkacy, walcząc o swoją filozofię, o swoją ideę, poświęcił, no, można powiedzieć, życie. Umarł za to, w co wierzył. I to jest pytanie, w naszym spektaklu stawiamy pytanie, w co my wierzymy i ile jesteśmy za to w stanie poświęcić. Czy już macie plany, czy w tym roku, czy w najbliższym czasie coś nowego powstanie, jakaś nowa sztuka? W tym momencie zmieniliśmy trochę sposób pracy. Planujemy wystawić kilka krótkich form teatralnych. Będą to spektakle około 20 do 30 minutowe. Reżyserami tych spektakli, to jest właśnie zmiana tej sytuacji, są aktorzy. Spośród zespołu wybraliśmy kilku aktorów, którzy zaproponowali też swoje scenariusze autorskie. Wszystkie są autorskie, wszystkie są pisane nie na podstawie literatury, są to scenariusze z własnymi pomysłami. Ja w tej sytuacji gram rolę opiekuna artystycznego, jestem oczywiście na każdej próbie, pomagam aktorom stać się reżyserami. Oni te sztuki właśnie robią wespół z aktorami, którzy zostali jako aktorzy w tym układzie. Robimy w tym momencie 5 spektakli. Planowany występ tych krótkich form teatralnych jest na 28 lutego w Chatce Żaka. Czy możemy zdradzić, jakiej tematyki dotyczą? Bardzo zróżnicowane. Każdy z tych spektakli opowiada z perspektywy osoby, która je pisała, o tym, jak ta osoba dama przeżywa swój świat i to, co widzi. Jeden ze spektakli jest o relacji damsko-męskich, o trudzie w tych relacjach. Inny opowiada o samotności w tłumie, inny opowiada o miłości w teatrze. Jeszcze inny jest o zderzeniu jednostki ze społeczeństwem. Może tak najkrócej to powiedzieć. I co z tego wynika? Takich z góry wytycznych nie było? Nie było. Planowaliśmy na początku, że takimi jakby tematami, żeby w jakiś sposób ograniczyć, miał być dekalog. Chcieliśmy to zrobić w formie teatralnej, trochę inspirując się Kieślowskim. Tylko no właśnie Kieślowski to zrobił w formie filmu. My chcieliśmy to w formie teatru zrobić. Ale tak po przemyśleniu tego jednak stwierdziłem, że jeszcze nie tym razem, natomiast ten pomysł jest ciągle aktualny, myślę, że go gdzieś w przyszłości zrealizujemy. Jeżeli ktoś chciałby śledzić wasze losy, można znaleźć was w internecie i tam sprawdzać, gdzie, kiedy gracie. Tak, mamy 2 strony teatralne, jedna na Facebooku, czyli facebook.com/strefa-tpk, a druga strona to jest teatr pierwszego kontaktu pisane razem.pl. Tam o nas się można dowiedzieć, o naszych aktorach, o tym, co myślimy, o tym, co robimy na próbach, zdjęcia, galerie i nasze własne też przemyślenia na tych stronach są. Nie przegap najciekawszych i najważniejszych wydarzeń. O sobotnim spektaklu będę Państwu jeszcze przypominała w naszych magazynach. Życzę spokojnego wieczoru. Katarzyna Wlazło, do usłyszenia. Warto usłyszeć.